Zegar synchronizuje pracę całego komputera. Jego maksymalna częstotliwość, przy której ten komputer pracuje stabilnie, jest z rzędu kilkunastu kHz. Istnieje również możliwość taktowania ręcznie, co przydaje się przy debugowaniu, ponieważ można wtedy prześledzić krok po kroku, co się dzieje z każdym układem. Komputer ten posiada 8-bitową magistralę, wspólną dla danych oraz adresów. Rejestr A przechowuje liczbę 8-bitową. Jest zbudowany z dwóch układów scalonych 74LS-173 oraz z układu 74LS-245. Układ 74LS-173 jest czterobitowym rejestrem typu D. Składa się on z przerzutników D, które służą jako pamięć oraz z bramek logicznych. Dzięki którym przerzutniki te zapisują stan logiczny z wejścia tylko wtedy, gdy piny G1 i G2 są w stanie niskim przy narastającym zboczu sygnału zegarowego. Jest to potrzebne, ponieważ nie chcemy zapisywać danych z magistrali z każdym zboczem narastającym sygnału zegarowego. Wejścia 1D, 2D, 3D i 4D tych układów są podłączone bezpośrednio do magistrali. Natomiast Wyjścia 1Q, 2Q, 3Q i 4Q są podłączone do magistrali przez układ 74LS245, który jest ośmiokanałowym buforem trójstanowym. Bufory trójstanowe w układzie 74LS173 nie są wykorzystywane, ponieważ zawartość tego rejestru ma być zawsze widoczna na diodach LED oraz zawsze podawana do ALU jako jeden z dwóch argumentów. Rejestr B jest zbudowany identycznie jak rejestr A i jego zawartość jest również podawana do Alu jako drugi argument. Jednostka arytmetyczno logiczna tego komputera jest bardzo skromna. Potrafi ona jedynie dodać wartości rejestrów A i B oraz odjąć wartość rejestru B od rejestru A. Alu składa się z dwóch układów 74lS86 dwóch układów 74LS283 oraz wcześniej używanego bufora trójstanowego 74LS245. Układ 283 jest czterobitowym pełnym sumatorem. Tak wygląda jego schemat logiczny. Do wejść A jest podłączony rejestr A, natomiast do wejść B jest podłączony rejestr B, z tym, że po drodze jest 8 bramek XOR, układ 74LS86. Analizując tabelę prawdy tej bramki, można zauważyć, że gdy jedno wejście jest w stanie niskim, to wyjście przyjmuje taki sam stan jak drugie wejście. Natomiast, jeśli jedno wejście jest w stanie wysokim, to wyjście przyjmuje przeciwny stan do drugiego wejścia. Łącząc wyjścia rejestru B do jednego z wejść ośmiu bramek XOR oraz łącząc razem pozostałe wejścia tych bramek, można zależnie od poziomu logicznego linii subtract Negować lub nie zawartość rejestru B. Gdy ta linia jest w stanie niskim, to wartość z rejestru B przechodzi do A bez zmian. Natomiast gdy linia ta jest w stanie wysokim, to wartość rejestru B jest negowana, oraz wysoki stan logiczny przechodzi do wejścia carry-in pierwszego sumatora. Tak więc, wykorzystując sumator, przez negację argumentu operacji i dodanie jedynki, można wykonać operację odejmowania. Rejestr instrukcji przechowuje aktualnie wykonywaną instrukcję maszynową. Rejestr ten jest zbudowany tak jak rejestry B i A, z tym, że tylko cztery najmniej znaczące bity z tego rejestru są wysyłane do magistrali, a cztery najbardziej znaczące bity wędrują do dekodera rozkazów. To właśnie tutaj jest zapisywany program wraz z danymi. RAM tego komputera jest zbudowany w oparciu o dwa układy 7489. Są to 64-bitowe pamięci zorganizowane jako 16 4-bitowych słów. Łącząc dwa te układy, podobnie jak przy na przykład rejestrze A, uzyskujemy 16 8-bitowych słów. Tak więc RAM tego komputera ma tylko 16 bajtów. Są dwa tryby pracy tej pamięci: tryb programowania w którym można za pomocą przełączników zapisać dane do odpowiednich adresów, oraz tryb, w którym to komputer przejmuje kontrolę nad RAMem. By było to możliwe, zostały użyte układy 74LS-157, które są poczwórnymi dwuwejściowymi multiplexerami. Gdy pin SELECT jest w stanie niskim, to wyjścia przyjmują stany logiczne, takie jak na wejściach A. Natomiast gdy pin SELECT jest w stanie wysokim, to wyjścia przyjmują stan z wejść B. Piny SELECT wszystkich czterech układów multiplexerów są połączone razem. W trybie programowania piny SELECT są w stanie niskim i adresy są ustawiane za pomocą tych czterech przełączników. Do wejść danych stany logiczne są podawane z tych ośmiu przełączników. Pin WRITE ENABLE którego aktywny stan powoduje zapisanie danych pod zadanym adresem jest kontrolowany przez ten przycisk. Natomiast, gdy piny select są w stanie wysokim, to adres jest podawany z czterobitowego rejestru podłączonego do czterech najmniej znaczących bitów magistrali. Do wejść danych stany logiczne są podawane z magistrali a pin write enable jest aktywowany, gdy linia sterująca memory data in jest w stanie wysokim przy narastającym zboczu sygnału zegarowego. Wyjścia danych ram są podłączone do magistrali przez bufory trójstanowe. Licznik programu jest rejestrem przechowującym informację o tym, w którym obecnym miejscu sekwencji instrukcji znajduje się procesor. Jest on zbudowany z układów 74LS161 oraz z bufora trójstronowego 74LS245. Układ 161 jest synchronicznym 4-bitowym licznikiem. Posiada on też funkcję programowania wyjść wejściami A, B, C, D, gdy pin load jest aktywny, co pozwala na wykonywanie skoków w programie. Rejestr wyjściowy jest zbudowany z dwóch układów 74LS173 wykorzystywanych wcześniej do budowy rejestru A i B, rejestru instrukcji i rejestru adresowego RAM oraz z układu konwertującego zapisaną w tym rejestrze wartość binarną na decymalną, wyświetlaną na wyświetlaczu siedmiosegmentowym, który jest multiplexowany. Układ ten składa się z układu 555 generującego sygnał prostokątny, dwóch przerzutników JK, pracujących jako licznik dwubitowy, oraz z dekodera, który zależnie od stanu wcześniej wspomnianego licznika dołącza do masy katody jednej z cyfr wyświetlacza. Ostatnim układem jest 2KB EEPROM, którego wejścia adresowe są podłączone do wyjść rejestrów 74LS173 oraz do dwubitowego licznika. Wyjścia tej pamięci są podłączone przez rezystory do anod wyświetlacza. EEPROM jest tak zaprogramowany, by zależnie od stanów rejestru wyjściowego oraz licznika dwubitowego podłączał do plusa zasilania anody odpowiednich segmentów wyświetlacza. Rejestr flagowy jest również zbudowany w oparciu o układ 74LS173. Aktualnie posiada on flagę przeniesienia. Wynik nie mieści się w 8 bitach. Oraz flagę zerową. Wynik operacji jest równy 0. Informacja o przeniesieniu jest brana z pinu carry-out drugiego układu sumatora. Natomiast, do określenia, czy wynik jest równy 0, użyty jest następujący układ, gdzie wejścia tych czterech bramek NOR są podłączone do wyjść sumatorów. Układ ten daje jedynkę na wyjściu tylko wtedy, gdy na wszystkich wejściach jest 0. Rejestr ten jest aktualizowany przy każdej operacji dodawania lub odejmowania. Układ sterujący zarządza pracą wcześniej opisanych elementów komputera. Sercem układu sterującego są dwa układy 28C16, czyli wcześniej używany już układ 2 kB u Wyjścia tych pamięci, których jest w sumie 16. Są podłączone do wejść sterujących pracą układów komputera. Aktywny stan każdej linii sterującej jest sygnalizowany świecącym LEDem. Omówmy krótko wszystkie sygnały sterujące. HOLD Zatrzymanie pracy zegara, co przerywa pracę komputera do momentu jego zresetowania. Memory Address IN Zapisanie wartości czterech najmniej znaczących bitów z magistrali w rejestrze adresowym i podanie jej do wejść adresowych RAMu. Memory Data IN. Zapisanie danych z magistrali do ramu pod adresem przechowywanym w rejestrze adresowym. Memory Data Out. Wysłanie danych z ramu na magistralę. Instruction Register In. Zapis danych z magistrali do rejestru instrukcji. Instruction Register Out. Wysłanie czterech najmniej znaczących bitów z rejestru instrukcji na magistralę. Natomiast cztery najbardziej znaczące bity tego rejestru są zawsze podawane do dekadera rozkazów czyli do wejść adresowych EPROM-ów, niezależnie od stanów linii sterujących. A register in zapis danych z magistrali do rejestru A. A register out wysłanie danych z rejestru A do magistrali. Alu out wysłanie wyniku dodawania lub odejmowania rejestrów A i B na magistralę. Subtract zmiana funkcji ALU z dodawania na odejmowanie. B register in. Zapis danych z magistrali do rejestru B. Output-in: Zapisanie i wyświetlenie w systemie dziesiętnym wartości z magistrali. Counter-enable: Inkrementacja licznika programów przy następnym narastającym zboczu sygnału zegarowego. Counter-out: Wysłanie zawartości licznika programu na magistralę. Jump: Zaprogramowanie wskazania licznika programu czterema najmniej znaczącymi bitami z magistrali. Flags register-in: Aktualizacja zawartości rejestru flagowego. Wracając do opisu budowy układu sterującego, prawie wszystkie wejścia adresowe EEPROM-ów są połączone razem. Wyjątek stanowi wejście A7, który jest w jednym układzie podłączone do masy, a w drugim do plusa zasilania. Pozwala to na identyczne zaprogramowanie obu pamięci, które na podstawie stanu logicznego wejścia A7 będą wiedzieć, czy sterują młodszą czy starszą częścią bitów sterujących. Do wejść A8 i A9 są podłączone wyjścia rejestru flagowego. Do wejść A6 do A3 są podłączone wcześniej wspomniane cztery najbardziej znaczące bity z rejestru instrukcji. Każda instrukcja składa się z kilku mikroinstrukcji i układ sterowania musi wiedzieć, w którym miejscu instrukcji się obecnie znajduje. Z tego powodu do wejść A2 do A0 jest podłączony 3-bitowy licznik zbudowany z układów 74LS138. Oraz wcześniej używany w liczniku programu układ 74LS161. Układ 74LS161 zlicza impulsy zegarowe, a układ 74LS138 dekoduje wartość tego licznika. Gdy licznik dochodzi do wartości 1,01, to pin Y5 resetuje układ licznika. Warto zauważyć, że układ ten, w przeciwieństwie do pozostałych części komputera, reaguje na opadające zbocze sygnału zegarowego. Dzięki temu najpierw są ustawiane sygnały sterujące, i dopiero przy narastającym zboczu sygnału zegarowego układy komputera wykonują operacje. Wciśnięcie przycisku Reset zeruje wartości licznika programu, wszystkich rejestrów oraz licznika w układzie sterowania. Komputer ten jest zasilany napięciem 5V i pobiera około 900 ma Aktualnie komputer ten posiada 11 instrukcji: Load A, Add, Subtract, Store A, Load Immediate, Jump, Jump Carry, Jump Zero, Output, Halt i No Operation. Każda instrukcja ma przypisaną do siebie liczbę binarną, tak tzw. opcode, czyli kod operacji. Jest to liczba będąca fragmentem rozkazu przekazywanego do układu sterowania, która informuje, jaka operacja ma być wykonywana. Jak już wcześniej wspomniałem, instrukcje składają się z mikroinstrukcji i tak na przykład dla instrukcji load A najpierw rejestr instrukcji wysyła na magistralę swoją zawartość, która jest zapisywana w rejestrze adresowym RAMu i przy następnym cyklu zegarowym RAM wysyła na magistralę swoją zawartość, która jest zapisywana w rejestrze A. Zanim jednak jakakolwiek instrukcja zostanie wykonana, to musi być najpierw pobrana z RAMu. Cykl pobrania wygląda następująco: układ sterowania aktywuje linię Counter Out i Memory Address In, co powoduje wysłanie na magistralę zawartości licznika programu. Oraz zapisanie jej do rejestru adresowego ramu przy następnym narastającym zboczu sygnału zegarowego. Następnie aktywowane są linie Memory Data Out, Instruction Register In oraz Counter Enable. Zawartość ramu spod zapisanego przed chwilą adresu zostaje wysłana na magistralę oraz przy narastającym zboczu sygnału zegarowego zapisana do rejestru instrukcji. Inkrementowany jest również w tym czasie licznik programu. Na tym zakończył się cykl pobrania. W tym przypadku została pobrana instrukcja LOAD A, ponieważ cztery najbardziej znaczące bity rejestru instrukcji mają wartość 0001, a jest to opcode właśnie instrukcji LoadA. Sposób zaprogramowania EEPROM-u w układzie sterującym można opisać następującą tabelą prawdy. W której wejściami są 4-bitowa instrukcja, wyjście 3 bitowego licznika oraz 2 bity z rejestru flagowego, a wyjściami są linie z magistrali sterującej. Wskazania licznika w układzie sterowania o wartości 0 nazwijmy krokiem 0, wartość 1 krokiem 1 itd. Tak więc, dla kroków 0 i 1 jest wykonywany cykl pobrania niezależnie od instrukcji i zawartości rejestru flagowego. W krokach 2, 3, 4 jest wykonywana jedna z wcześniej wymienionych 11 instrukcji, zależnie od wartości 4 bitów z rejestru instrukcji. Można zauważyć, że stan znaczników ma wpływ tylko przy instrukcjach jump carry i jump zero. Na podstawie tej tabeli prawdy można by zbudować z bramek logicznych układ kombinacyjny sterujący komputerem, lecz wykorzystanie zamiast tego EEPROM-ów pozwala na prostą zmianę listy instrukcji oraz działania komputera. Drugą i chyba najważniejszą zaletą użycia pamięci jest uniknięcie budowania bardzo skomplikowanego układu zbudowanego z bramek logicznych. Napiszmy program, który doda dwie liczby. Na przykład 18 plus 16. Do RAMu pod adresem 0 wpiszemy instrukcję load A15, a pod adresem 15 zapiszemy wartość 18, co spowoduje wpisanie do akumulatora wartości 18. Następnie pod adresem 1 zapiszemy instrukcję add 14 a pod adresem 14 zapiszemy wartość 16, co spowoduje dodanie do zawartości akumulatora wartości 16. Następnie pod adresem 2 zapiszemy instrukcję out i wartość z akumulatora zostanie wyświetlona na wyświetlaczu siedmiosegmentowym. I na koniec pod adresem 3 zapiszemy instrukcję hold. Teraz trzeba zapisać ten kod w postaci kodu maszynowego zrozumiałego dla komputera. Numery adresów z systemu dziesiętnego konwertujemy do systemu binarnego. Instrukcja load a ma opcode 0001 a liczba 15 w systemie binarnym to 1111. Instrukcja ADD ma opcode 0010, a 14 binarnie to 1110. OUT ma kod operacji 1110. Pozostałe 4 bity w tym przypadku nie mają znaczenia. Kod operacji HOLD to 1111. I na koniec liczby 16 i 18 konwertujemy do systemu dwójkowego. Teraz możemy wpisać ten program do pamięci komputera. Przechodzimy do trybu programowania. Ustawiamy adres 0, ustawiamy odpowiednie bity dla danych oraz zapisujemy tę wartość. Czynność tę powtarzamy dla pozostałych 5 adresów. Możemy teraz wyjść z rybu programowania i włączyć zegar. I oto nasz wynik: 18 plus 16 równa się 34. Możemy też przyspieszyć znacznie prędkość zegara, i wtedy ten prosty program wykonuje się w ułamku sekundy. Przeanalizujmy krok po kroku działanie tego programu. Krok 0 Pierwsza część cyklu pobrania. Licznik programu ma wartość 0, która jest wpisywana do rejestru adresowego RAMu. Krok 1 Druga część cyklu pobrania. Dane z RAMu są wysyłane do rejestru instrukcji. Inkrementowany został licznik programu. Krok 2 W rejestrze instrukcji znajduje się instrukcja load A15. Więc liczba 15 jest wysyłana do rejestru adresowego RAMu. Krok trzeci zawartość RAMu jest zapisywana w akumulatorze. Krok czwarty nic się nie dzieje, ponieważ instrukcja load A została już wykonana w poprzednim kroku. Następnie mamy znów krok 0 oraz krok 1, w trakcie których został pobrany do rejestru instrukcji rozkaz AD14. Krok drugi: liczba 14 wędruje do rejestru adresowego ramu. Krok trzeci: zawartość ramu jest zapisywana w rejestrze B. Krok czwarty: Alu wysyła wynik dodawania do akumulatora. Aktualizowany został też rejestr flagowy, którego zawartość się w tym przypadku nie zmieniła. Znów mamy krok 0 i 1, w ciągu których została pobrana instrukcja output. Krok 2. Akumulator wysyła swą zawartość do rejestru wyjściowego. W trakcie kroków 3 i 4 nic się nie dzieje. Na koniec jest pobierana instrukcja HOLD, która zatrzymuje pracę komputera. Przeanalizujmy teraz bardziej skomplikowany program. Pierwsza instrukcja wyświetla zawartość akumulatora, która na początku wynosi 0. Następnie do akumulatora dodawana jest jedynka. Kolejna instrukcja jump carry jest pomijana, ponieważ nie nastąpiło przeniesienie. Następnie instrukcja jump powoduje powrót do instrukcji output. Program wykonuje się w tej pętli do momentu, w którym akumulator osiąga wartość 255. Wtedy instrukcja jump carry spowoduje przeskok do instrukcji subtract, czyli od akumulatora zostanie odjęta jedynka. Następnie wynik zostanie wyświetlony na wyświetlaczu. Zawartość akumulatora będzie zmniejszana do momentu, aż osiągnie 0. Wtedy instrukcja Jump0 spowoduje powrót do instrukcji pod adresem 0 i program będzie się wykonywał kolejny raz. Program ten sprawia, że komputer liczy od 0 do 255 i z powrotem od 255 do 0. I tak w kółko. Zaprezentuję jeszcze kilka programów. Stop scouting us in the early hours Stone cold inside